podobna od medycznej, która jest muzykoterapeutą klinicznym. Postanowiłem rozpocząć naszą konferencję od czegoś, co jest bardziej bliskie każdemu z nas, czy do muzyki, dlatego że ona wpływa bardzo na nasze organizmy. Witam wszystkich, nie muszę już się przedstawiać. Widzę uśmiechnięte twarze, więc będę mówiła, zajmuję się relaksem, redukcją stresu. Jestem podwójnie, mam wykształcenie, bo mam pełne muzyczne i pełne medyczne, więc ład i w Stanach kończyłam muzykę terapię kliniczną. W związku z tym i pracuję dość długo w tej dziedzinie. Dwa słowa, musiałam wszystko skrócić, bo prawda, jesteśmy tutaj czasowo, nie możemy sobie poświęcić tak dużo, więc tak szybciutko tylko powiem Państwu, tak historycznie, kto się już zajmował muzykoterapią, że w ten sposób tak można było powiedzieć. Proszę Państwa, Pitagoras, pewnie wszyscy wiedzą, kto to był Pitagoras. Pitagoras, Platon, Arystoteles, już w starożytności, wielki nacisk stawiali na sztukę, muzykę, no i sport. A oprócz tego filozofię, ale to już nie było. Średniowiecze zaniechało i dopiero muzyka jako środek leczniczy pojawił się w XIX wieku, no i w drugiej połowie XIX wieku i w XX wieku zaczął się ożywiać na nowo, że muzyka zaczyna reagować, zaczyna zmieniać naszą osobowość nawet, prawda, w relacji. A mówimy o zdrowiu. Chciałabym też taki króciusieńki wstęp mam na temat właśnie, że nerwice, kiedyś my byli, jesteśmy bardzo znerwicowani, to wszyscy, nie ma chyba wyjątku, który by powiedział, na mnie nic nie działa. Nerwice kiedyś nie była jednostką chorobową, a już w tej chwili oczywiście jest. I to równolegle rozwija się z naszą techniką, która powinna nam ułatwiać życie, nam utrudniać. Bo długo i często narastające zmiany napięć emocjonalnych doprowadzają do zmian patofizjologicznych. Co jest naszym celem spotkania? Podniesienie naszej samooceny, pozytywne myślenie, samokontrola naszej bioenergii zmian patofizjologicznych na N+. Muzyka jako źródło energii pozytywnego myślenia i relacji. Świadome stosowanie muzyki jako środka zapobiegania zmian biofizjologicznych, jakoś swoista farmakologia, bo muzyka jest nośnikiem składników farmakologicznych, powodujących zmiany biochemiczne w organizmie. Kształtowanie wyglądu fizjonomii, cechami osobowości, również można posłużyć muzyką w tej materii. Nasze piękno odzwierciedla się gdzie? Na naszej twarzy przede wszystkim. Od razu poznajemy ponuraka, kogoś złego, boimy się do niego podejść. Bo emanuje się wewnętrzna osobowość nasza na naszym pięknie. Więc to jest pierwszy stopień do naszego upiększenia się. Nie zabieg, tylko wnętrze. Zacząć od tego. Nie upadajmy na duchu, bo z kolan zawsze się można podnieść. Nie padajmy na twarz. Cieszę się, dobrze, że istnieje medycyna estetyczna, bo wspomaga nam odbudowę i zadbanie o higienę naszej ogólnej budowy, konstytucji całego organizmu. Zewnętrznie daje nam poczucie piękna, jak sztuka, bo medycyna jest sztuką. Podobnie kiedyś ignorowano stomatologię, tylko wyrwano zęby. Właściwie lekarzem się nie zajmowano, a dzisiaj wiadomo, że próchnica powodowała nawet prawda, choroby serca i tak dalej, reumatyzm. Co o tym wiemy? To już jest to pytanie, żeby powiedzieć. Teraz może tak przejdę do króciutko, do dziedziny, która nie
zainteresowana, czy to muzyka. Kiedy sama byłam po operacji strun głosowych, a dzisiaj śpiewam, przy niedowłaściwości strun głosowych, dlatego mam trudne, to zadałam sobie pytanie, bo wiedziałam, że nie będę mówić, to jest niemożliwe, dlaczego Marsz zachęca do marszu, jak konsalka usypia? No, kamienią upadłego pytanie. I słuchajcie Państwo, z tego powstał doktorat. Od takiego pytania. Więc podnosimy, jak Paulin powiedział, że zdobywca Nobla powiedział, to nie takie trudne, nawet się podnieść ziemi, jest pełnią tematu. Temat muzyki jest ogromny. Są konferencje po 3 dni tylko dla muzykoterapii, badania. Zajęłam się już w czasie pracy magisterskiej, zainteresowało mnie, jak można wspomóc muzyką w szpitalu, w Instytucie Matki Dziecka. Zrobiłam takie podstawowe, liczne badania z dziećmi po amputacjach kończyn dolnych. Celem było skrócenie odpoczynku w czasie ćwiczeń. Bo dzieci przede wszystkim je bolały i cierpiały i to było nudne. Więc próbowały odpoczywać. Włączyłam do tego muzykę i zastosowałam czwarty kanon Mila, gdzie było, prawda, z muzyką przez 90 dni, bo tyle trwała fizykoterapia tych dzieci, puszczałam ciągle tę samą muzykę. Ta muzyka w zasadzie zaczęła działać od ruchu Pawłowa. Dzieci wiedziały, że jak jest taki problem, to mają to i to wykonywać. I zmniejszyło się no, bardzo drastycznie w ciągu 40 minut, bo ćwiczenia dochodzi do 40 minut różne, tylko nawet było w odpoczynku 3 minuty, co jest prawie niemożliwe, jak maratonik. Dzieci po prostu zapomniały o bólu, a muzyka dominowała do fizycznych wykonań ćwiczeń. To był mój pierwszy stopień zainteresowania i zobaczyłam, że muzyka można manipulować, to tak w cudzysłowie. W czasie doktoratu zajęłam się właśnie redukcją stresu w czasie informacji o zabiegu operacyjnym. Oczekiwanie na zabieg operacyjny, a także samo przyjście do szpitala jest dla pacjenta silnym, stresującym przeżyciem. Każdy z nas to był to wie. Celem zastosowania indywidualnie dobranych programów muzycznych było to zapobieganie stresu i oczekiwania zabiegu operacyjnego. Były trzy grupy. Jedna grupa była z muzyką, druga bez, a trzecia nie oczekująca operacji. I zastosowano, badano parametry ciśnienia, parametry biochemiczne, takie jak poziom kortyzolu w ślinie, glukosteroidowa reakcja, później temperatura opuszków palców i galwaniczne zmiany galwaniczne w skórze stresie. Właściwie najważniejsze to tak na zasadzie krzyku Eureka, bo już prawie miałam wszystko zrobione, kiedy uświadomiłam sobie, że błądzę. Dlatego, że szukałam muzyki tematycznej. To jest wielki błąd. Poznamy nazwę aspiryna, ibuprofen, prawda, jakie. A co jest w środku? Salicyl podstawowy. Więc nie szukać nazwy, tylko szukać składu chemicznego. A muzyka jest składem chemicznym. A niewiele jest czynników. Melodyka, harmonika i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy wyrzuciłam całą pracę i zrobiłam takie dwie tabele doboru materiału muzycznego. Jako według form muzycznych, a formy to jest polifoniczna, homofoniczna, to tam jest sonata, symfonia, koncert, to już takie uwertura, formy tańców, stylizowane, operetka, formy swobodne, jak pieśni, rozrywkowa, opera, muzyka użytkowa, taneczna, popularna, jazz, muzyka elektroniczna. To jest tabela według doboru muzycznego form muzycznych. I to będzie ocenianie pacjentów, bo wszyscy mieli ankietę, co chcieli wybrać, bo była
dobór muzyczny był indywidualny do każdego pacjenta. No i okazało się, że w tej grupie największą popularnością, najchętniej słuchali pieśni popularno-rozrywkowych. To była pierwsza, przepraszam, muzykę taneczną popularną. Później była właśnie pieśń popularno-rozrywkowa. O innych nie będę omawiała, bo wyliczyła mnie z oczywiście opera, poszła na boki. A druga to była według środków wykonawczych, no czyli wielka orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna, zespoły instrumentalne, instrumenty dęte, klarnety i tak dalej, gitara, organy, fortepian, skrzypce, zespół mieszany, wokalno-chóralny, solo wokalne, zespoły muzyczne, zespoły instrumentalne mieszane, zespoły elektroniczno-perkusyjne. I na pierwszym poziom wysunęła się solo wokalną zespołem muzycznym, czyli popularna muzyka. I tu, dlaczego to okazało się takim jakimś otwarciem drzwi, jak biblioteka? Bo tak po kobiecemu, to jak my pójdziemy do sklepu, to nazwa jakiegoś sera, którego nie znamy, nic tam nie mówi. Po prostu poprosimy o spróbowanie. I po kobiecemu podeszła właśnie próba emocji muzycznych przez spróbowanie, czyli dawałam próbki i pacjenci dobierali, a ja troszeczkę im sugerowałam, bo wiedząc o tej składzie, nie wiem, co będzie w muzyce. Ja im sugerowałam. I w związku z tym pacjenci słuchali tej muzyki przez 60 minut i były pomiary co 20 minut. Pacjenci słuchający muzyki, wszystkie parametry obniżyły się bardzo charakterystycznie do danego pomiaru. Natomiast bez muzyki byli w stresie wysokie wszystkie parametry były podniesione. Więc drugim, oczywiście wszyscy pacjenci byli poddani również, to jest dość istotne, badaniu kwestionariusza samooceny, co spowodowało, że jesteśmy zbudowani z emocji, która wpływa na nasze zachowanie i na nasz stres, poziom stresu. I tu jest cała tabela pytań, gdzie były, jakby nie do wyboru, czy zdecydowanie tak, czy raczej nie. Więc dało to mi charakterystykę pacjentów od strony emocjonalnej, bo inaczej odbiera ktoś o silnej budowie odporności, a inaczej ktoś bardzo wrażliwy. A teraz chciałabym szybciutko przejść do tego, co się dzieje z muzyką na świecie i jakie są badania prowadzone, bo chciałabym Państwa włączyć do wspólnej dyskusji, bo każdy na pewno by chciał się zapytać, co można leczyć muzyką, czy tylko posłuchanie to wystarczy. Nie, musi być trening osobowości najpierw przeprowadzony bardzo dokładnie, bo muzyka sama w sobie będzie nam chodziła tylko koło uszu. Musimy świadomie wejść w muzykę i ją właściwie pomknąć. I będą to troszeczkę również z ogromu literatury, pan doktor pomoże mi dać przykłady, a my spróbujemy ocenić sami, jak się poczuliśmy, kiedy usłyszeliśmy fragmenty. Oczywiście nie będę słyszała, tylko tak jak te próby sera, po kawałeczku. I prowadzone były badania na wszystkie dyskoteki, zalecam noszenie korków ze sobą. Dlatego, że niskie częstotliwości, ale są bardzo modne, żeby podkręcać basy, a wiemy, że już poniżej 20 Hz to my już niby nie słyszymy, ale pewnie ktoś kiedyś doznał uczucia z tego katupionu, parę takich biednych zwierzątek, właśnie stosując częstotliwości wysokie i niskie. W związku z tym to jest ostrzeżenie, walczmy ze środowiskiem, sąsiadami, a policję wzywa, że po prostu ja nie wiem, co ja zrobię, bo na mnie te dźwięki tak działają, że ja się wybronię, ale kogoś mogę uszkodzić. W związku z tym, że policja zamknęła komuś radio, który wrzeszczy przez całą szereg. I róbmy to, walczmy, bo nas niszczą ci pseudomuzycy. Następny taki
jest bardzo feedback, czyli to wynalezione było przez takiego mędrca amerykańskiego dość dawno. I ja nawet mam taki podstawowy biofeedback, to jest kontrola naszych farmów, naszej całej energii przez myślenie, wytwarzanie sobie pojęcia, że tu nie jesteśmy, tego nie robimy, to nas nie boli, czyli autohipnoza pewnego rodzaju. Włączenie do tego wizji. Ja u swoich pacjentów wprowadziłam pustą ramkę na ścianie i mam program muzyczny i muzyka idzie. No oczywiście jest nieprzypadkowa, ułożona programowo według emocji zawartych w muzyce. I ona tak jakby pracowanie, kiedy przystaliśmy kiedyś w szkole, było ABA, zaczęcie, rozwinięcie. I to trwa mniej więcej 45 minut. Jest słuchanie tylko, bo również jest i patrzenie, to już nie pokażemy, ale jest wizja wzroku, czyli powiększenie naszego odbioru. Obraz, dźwięk, doszło do tego jeszcze węch, przyjemna aeroterapia, jak również wykorzystanie właśnie wizji. Oglądamy teraz wszyscy klipy muzyczne, właśnie nie słuchamy piosenek, tylko patrzymy na nie. A muszę Państwu się przyznać, że jestem autorem tego wszystkiego. Bardzo dawno temu, nie przyznam się, początku wszyscy mi podliczyła, każdy chce być młody. Na konferencji na zjeździe międzynarodowym w Nowym Jorku odważyłam się przedstawić, że oprócz słuchania muzyki możemy włączyć zainteresowanie odgłosami przyrody, jakiś tam piesek szczekał, pociąg cichutko jechał, czyli już natężenie naszej uwagi, nie przez głośne, ale bardzo ciche, bo ten pociąg był bardzo cichutki i ten pies też daleko. I potem włączyłam dopiero 4 pory roku. No oczywiście trzeba to pasować. I to było pierwsze muzyka i dodatkowy dźwięk. Później zrobiłam, no miał być pokazane, jest bardzo zniszczony, stary, taki amatorski, gdzie nie miał być do kan, tylko... Thank you.